A druga lokal sekty jest na ulicy Krakowskiej Przedmieście, ruch Krakowskiego Przedmieścia. Sekta się nazywa Kościół Nowego Przymierza. Ale przepraszam, wariant tam był przez dwa... To on jest w tym kościele? Przez dwa i pół roku. Aktywnym członkiem do 30 sierpnia naganiającym do sekty. Do sekty? Tak jest! Proszę Państwa, byliśmy tutaj świadkami debaty zorganizowanej przez media lubelskie, konkretnie przez Kubie Lubelski. Byli reprezentowani kandydaci, natomiast publiczność, która była zaproszona i jak informowano, będzie miała prawo zabrać głos i zadać pytania kandydatom, została dopuszczona. A chcieliśmy zadać pytanie panu Kowalskiemu. Coś się pokłócili do końca, nie wiadomo. Prezes pan Kowalski dawaje na pana pastora i na odwrót. O co dokładnie chodziło, nie wiadomo, ale przez 2,5 roku brał pieniądze za reklamowanie destrukcyjnej sekty. No i co to są? Wciągnął pan wielu ludzi w szpony destrukcyjnej sekty. Nie jest pan w stanie. Jesteście państwo, przepraszam, proszę pani, jesteście cicho. Państwo nieszczęśliwie zakochani w Marianie Kowalskiej. Nic nie na uczucia nie mogę poradzić. Proszę troszeczkę, wiem o tym, proszę pani, ja wiem o tym. Proszę panią, proszę sobie troszeczkę poczytać na temat Mariana. Są filmy w internecie. A ja myślę, że pan za bardzo wierzy w internet. Ja nic nie myślę, ja widziałem na własne oczy przed 2,5 roku. Pani bardzo naiwna. My znamy pana Kowalskiego. On teraz uciekł, nawet nic nie powiedział, zwijał, bo dobrze wie, że to jest prawda, proszę pani. Marian Kowalski zwijał teraz, od razu. Nawet nie chciał się po prostu ustosunkować. Oczywiście, że się boję. Jeden urywek przedstawicie mojej osoby lub mojej żony i widzimy się w sądzie, żebyście nie byli zdziwieni. Przepraszam, jesteśmy w miejscu publicznym, Pan Marian? Pan Marian? Spokojnie, panowie. Marian uciekł, bo jeszcze nawet nic nie mówił. Przestraszył się chłopina. Zwiał, kurczę, Mariusz. Wiem. Dobra, włączę.